Dzień dobry kochani, witam znowu w mojej wersji balkonowej. Witam w moim przytulnym, malutkim domeczku, mieszkanku. Was zapraszam oczywiście dzisiaj na wspólny trening. Pozwolę sobie dzisiaj ćwiczyć do pięknej muzyki. Pozwolicie tylko, że ściszę. I uwaga, startujemy. Usiądźcie ładnie w siadzie prostym. Tak. Uwaga, rączki dajemy do boku i robimy kolanka zgięte, wdech i wydech, raz i dwa, wydech. Oczywiście prostujemy nóżki i sprężamy, raz i góra, i raz i góra, i raz i góra, i raz i góra. Teraz uwaga, w górę wdech. I skłon, i góra, i skłon, i góra, skłon, i góra, i skłon. Przytrzymamy mocno, piętki stópki sprężone. I góra, otwieram. Teraz usiądźcie w leciutkim rozkroku, rączki do boku, stópki obciągnięte. I skłony. I raz, góra. I dwa, góra. I raz, góra. I dwa, i góra. I raz, i góra. I dwa, góra. I raz, góra. I dwa, i góra. Jeszcze raz. Trzymajcie bok. I dwa, góra. I raz. Góra i dwa i góra. Wypuszczamy powietrze, alonże i zejść. Teraz usiądźcie w żabkach. Popracujemy nad pleckami. Uwaga, plecy proste i zgiąć. I raz, mocno w górę wyciągamy się. Pamiętamy o ramionkach osadzonych. Dwa i raz i dwa i raz i dwa. I raz, i dwa. Trzymamy plecy proste i główka, jedna strona prosta, druga prosta, raz, prosta, dwa, prosta, raz, prosta, dwa, prosta i trzy, i przód, i tył, i przód. Pamiętajcie o plecach prostych, pamiętajcie o brzuchach wciągniętych. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Super. Teraz słuchajcie, flex i puent. Mamy puent i flex, i raz, i flex, i dwa, flex, i trzy, flex, cztery, flex i pięć. Flex i sześć i flex. Otwarcie, kilka kółeczek i w drugą stronę kółka. Raz, dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Super. Teraz bym chciała, żebyście podparli się, tak, leciutko. Wystawili nóżkę i uwaga, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i zmiana nóżki, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, zmiana nóżki, i raz, i dwa, i trzy, główka do tyłu. 4, 5, 6, 7, 8. Zmiana. Raz. Mocno podbicie. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8. Super. Teraz położymy się w małej żabce. Tutaj słuchajcie, piętkami dociskamy do ziemi. Raz, dwa, trzy, cztery. Mocno piętki. Tak.
Mocno piętkami do ziemi. Mocno, mocno, mocno dociągamy. Pupa przyklejona do podłogi. Teraz prostujemy do pierwszej pozycji i zginamy. Prostujemy pierwsza, zginamy. Prostujemy pierwsza, zginamy. Prostujemy pierwsza. Teraz kolejny. Raz, i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Druga nóżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz uwaga, podnosimy pupę do góry i wstajemy. Tak. Teraz słuchajcie, chciałabym, żebyście ładnie usiadły w takiej pozycji i jak zwykle popracujemy troszeczkę nad rączkami. W warunkach domowych niestety nie możemy się specjalnie rozwinąć w swoich ćwiczeniach, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie. Uwaga! Rączki już kiedyś to robiliśmy. Znowu popracujemy troszeczkę nad rączkami. Uwaga! Góra, wdech, trzecia pozycja i wydech, wypuszczamy. Góra, wdech i wydech. Góra, wdech i wypuść. Góra, wdech i skłon do przodu. Rączki mamy bardzo mocno wyciągnięte z przodu. Naciągamy kręgosłup. Tak, chwilkę odczekajcie. Super. Teraz, słuchajcie, połóżcie się na jeden boczek, zrobimy wymachy. Sprężamy nóżki, pamiętajcie o wykręconych nóżkach. I robimy passe do góry, passe i po nóżce. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I raz, i dwa. Trzy i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, wymach, i dwa. Łączymy w pierwszą pozycję nogi na ziemi, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Teraz zobaczcie, kładziemy nóżkę i tą nóżkę nad podłogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczynek. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczynek. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie dotykamy. Dziewięć, dziesięć. Nie dotykamy podłogi. I to samo robimy na drugą nóżkę. Uwaga. Korpus podniesiony w górę i zaczynamy przez passe. Raz, dwa, trzy i cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa i trzy i cztery. I raz, dół. To jest takie nasze ground batman, słuchajcie, przy drążku. Pamiętajcie, żeby piętkę wykręcać, nie zakręcać, tylko wykręcać. Dół i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Teraz kładziemy nóżkę, zginamy i tą nad podłogę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Odpoczynek. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękuję za ćwiczenia na ziemi. Kochani, teraz podejdźcie do swoich krzesełek, podejdźcie do swoich poręczy na balkonie. Ja skorzystam znowu dzisiaj z pięknej pogody. Skorzystam z drążka typu rama balkonowa i myślę, że będzie dobrze. Zaczniemy znowu od krótkiego plie. Uwaga! Stajemy w pierwszej pozycji i robimy demi-plie, zamknij, demi-plie, zamknij, grand plie w dół i trzy, cztery.
Teraz robimy trzecie port de bras. Rączki do trzeciej. Przegięcie. Stajemy. I zamykamy do pozycji drugiej. Demi plie. Wstać. Demi plie. Wstać. I grand plie. I wstajemy. Teraz na boki przegięcie. Do drążka. Opuszczamy. Ustawcie się teraz. Od drążka, tak. Opuszczamy. Od mountain dip. Czwarta pozycja. I to samo. Demi plie. Wstać. Demi plie. Wstać. I grand plie. Pilujcie ramion. I znowu trzecie port de bras. Główka do pięt, do kolan i batman tamti, piąt. Demi plie, wstać. Demi plie, wstać. Grand plie. I przegięcie trzecie, port de bras. Przegięcie w tył i opuścić allongé. Kochani, demi plie zrobiliśmy na jedną nóżkę. Teraz zrobimy po 3 battements tendus dookoła w każdej pozycji i zakończymy jedno, drugie, trzecie plie i wskoczymy jak do piruetów na pasetach. Zrobimy to oczywiście z drążkiem. Przygotujemy się do ćwiczeń przy drążku. Na tyle się zepnijcie, żebyśmy za chwilę mogli parę ćwiczeń zrobić bez drążka. Uwaga! Teraz battements tendus. 3 battements tendus do przodu. Plie i wskakujemy na pasę. Kto chce, może spróbować na relewę. Kto nie chce, wykonuje to ćwiczenie na całej stopie. Uwaga, przygotujcie się. I raz, i dwa, batman i zamknij, batman i zamknij, batman. Teraz wchodzimy plie, passe. Tutaj na chwilkę sprawdźcie swój pion i opuśćcie. I do boku, batman i zamknij, batman i zamknij, batman. Zamykamy z tyłu i passe, przechodzimy do dziureczki z przodu. Przez zawyżenie zamykamy. I tył. Batman, zamknij. Batman, zamknij. Batman. Z trzeciej plie. Góra. Sprawdzamy pion. Super. Zakończcie. Teraz każdy z Was niech stanie tyłem do krzesełka i zrobi passe. Próbujemy. Super. Słuchajcie, w każdej wolnej chwili sprawdzajcie swoje passe. Sprawdzajcie, na ile jesteście w stanie utrzymać swój pion. Bo zobaczcie, jeżeli będę stała nieruchomo, to jestem w stanie zakręcić piruet bez problemu. Jeżeli będę się chwiała, to znaczy, że albo nie trzymam kostki, którą trzeba uchwycić, usztywnić, albo nie mam kolana do boku mocno wykręconego, albo nie jestem sprężona. Super. Zrobiliśmy demi plie, zrobiliśmy battements tendus. Teraz przejdźmy do ćwiczenia to samo, tylko bez drążka, tak? Uwaga. Stajemy bez drążka i robimy demi plie, łapiąc wszystkie mięśnie, sprężając się. I próbując to samo ćwiczenie wykonać bez użycia drążka, balkonu, krzesełka. Uwaga, robimy. Demi plie i raz. I demi plie i dwa. Teraz uwaga, próbujemy dzisiaj grand plie. Zepnijcie mięśnie. Tak, nie schodzimy niżej, tylko tyle. Pierwsze piętki stawiamy. Batman do drugiej pozycji.
sprawdźcie swoją drugą pozycję. Super. I uwaga, startujemy. I demi-plie. I raz. I rączki przez trzecią pozycję. I dwa. I grand plie. Mięśnie, korpus prosty, tak. Nie pochylamy się. Zobaczcie, jak świetnie poszło. Trzy. I batman. Do piątej. Pozwolę się przesunąć. Uwaga, zróbcie piątą pozycję w punkcie numer 8, czyli w croisé, ponieważ nóżka prawa jest z przodu. Uwaga, demi-plie, stoimy i stoimy. I teraz uwaga, w piątej pozycji jest najtrudniej utrzymać korpus. Trzymajcie mięśnie, trzymajcie, trzymajcie. Tak, i otwieramy. Allongé. I piąta pozycja. Brawo! Byliście genialni. Dobrze trzymaliście swoje piony. Mam nadzieję, że nikt krzywdy sobie nie zrobił. Teraz spróbujemy zrobić batman tombi w pozycjach. Stajemy w croisé w punkcie numer 8. Rączki w pozycji przygotowawczej. I zrobimy ćwiczonko. Uwaga, raz. I duże ręce. Batman do przodu. Batman do przodu, batman, przejść przez czwartą i raz, i z tyłu, i trzeci arabesk, dwa, i trzy, i zamknij, i raz, i dwa, i trzy, i zamknij, i raz, pourlepied do góry, i zamknij, druga nóżka, raz, pourlepied, i trzy, i zamknij, i raz, pourlepied, i trzy, i zamknij, i przygotowanie do drugiej nóżki. Przesunę się troszkę do przodu. I przygotowanie. I raz, i dwa, i trzy. I raz do przodu. I dwa do przodu. I raz przejść przez czwartą. Rączka schodzi z nóżką. I raz, góra. I dwa, góra. I raz przejść przez czwartą. I trzy. I piąta. Uwaga, teraz. I raz, pourlepied, i nóżka, zamknąć. I druga nóżka, pourlepied, zamknąć. I raz, i dwa, i trzy. Zamknijcie nóżkę do tyłu, allongé. I dwa, i trzy, i cztery. Dziękuję. Kochane dzieciaki, teraz powtórzymy sobie skoczki. Zrobiliśmy dzisiaj dwa ćwiczenia przy drążku, dwa ćwiczenia na środku bez użycia drążka. Teraz bym chciała z Wami przejść do skoczków, a na sam koniec powtórzymy tanglié. Znacie tanglié? Mam nadzieję, że chwilę skupienia i wszystkie dzieciaki będą wiedziały, o co chodzi. Teraz powtarzamy, słuchajcie, sauté. Sauté. Przypominam, że to nic innego jak plie i wyskok w górę. I stajemy. Plie, wyskok w górę, stajemy. Plie, wyskok w górę, stajemy. I plie, wyskok w górę, stajemy. I to samo sauté w drugiej pozycji. Plie, druga, stajemy. Plie, druga, stajemy. Plie, druga, stajemy. Plie, druga, wstajemy. Plie, do piątej wstajesz. W croisé, plie, piąta, wstajesz. Plie, piąta, wstajesz. Plie, piąta, wstajesz. Ten skok to skok sauté. Sauté, pamiętajcie, że polega na wybiciu z pierwszej pozycji. Robimy demi-plie, sprężamy nogi i spadamy przez pół palce do pozycji, w której startowaliście. Jeżeli startujemy w plie z pierwszej pozycji, to trafiamy do pierwszej pozycji. Jeżeli z piątej, to trafiamy w piątej. W piątej pozycji jest bardzo ciężko, ale starajcie się wybijając sprężyć palce i pokryć pięta piętę. I schodzimy w dalsze plie.
Popróbujcie w wolnej chwili skoki. To był skok sauté w pierwszej, sauté w drugiej, sauté w piątej pozycji. Teraz chciałabym przejść do kolejnego skoku, a mianowicie skok échappé. Opowiem teraz króciutko, jak ten skok wykonujemy. Słuchajcie, stoimy w piątej pozycji. I teraz tak. Mały skok échappé. Plié, wyskok w górę, nóżki się pokrywają. Otwieramy do drugiej pozycji i wracamy ze zmianą nóg. Można nogi zmieniać, można na początek zrobić z piątej pozycji, wyskok w górę, w plié i wrócić do piątej. Nie robi to żadnej różnicy. Generalnie w exercice na środku robimy często échappé, zmiana nogi. Échappé, zmiana. Uwaga, skoczymy dwa razy na spokojnie skok échappé, plié i raz, i dwa ze zmianą. I plié, i raz, i dwa. Popróbujcie kilka razy. I raz, dwa, i raz, dwa. Spróbujcie teraz chwilę sami. Zróbcie ze zmianą. Raz, zamknij. Dwa, zamknij. Jeżeli chodzi o główkę, to główka patrzy pod rączkę, wraca, pod rączkę, wraca, pod rączkę, wraca i pod rączkę, wraca. Teraz zrobimy małe ćwiczenko. Dwa, échappé, changement, changement. Changement, przypominam, wyskok w górę, podmiana nóżek. Wyskok w górę i podmiana. Uwaga, stańcie do échappé. I raz, dwa, trzy, cztery, changement, changement. Pauza, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, changement, changement. Pauza. Dzieciaki, każdy skok wykonujecie z plié. Wyskakujemy w górę, kończymy w plié i góra. Pamiętajcie, że wszystkie skoczki kończymy w plié. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne. I pamiętajcie, że w skokach przechodzimy przez półpalec. Jesteście świetni, dajecie radę. Jestem z Was dumna. Zapraszam do kolejnych ćwiczeń. Kochani, obiecywałam, że pokażę, na czym polega ta plié. Stajemy w piątej pozycji. Uwaga, tam plié, w kruazy stoimy, plié, nóżka do przodu, przechodzimy na nóżkę, raz, teraz zamykamy, piąta pozycja, stajemy en face, otwieramy nóżkę i przejście, raz, i zamknąć, i druga nóżka, plié, battement tangi w przód, przechodzimy i raz, nóżka z przodu się otwiera, idziemy za nóżką i zamknij. Down plié, raz i dwa. Przechodzimy, trzy, zamknij, en face, raz i dwa. Przechodzimy i zamknij. I raz, dwa i trzy. Zamknij i raz i dwa. I trzy. I zamykamy. To było taulier parterre. Taulier parterre wykonaliśmy tylko do przodu. Jest jeszcze taulier w tył. Na następnym treningu pokażę Wam, jak się robi taulier od tyłu. Pamiętajcie, że w taulier, wyciągając nóżkę do przodu, prześlizgujemy się paluszkiem, paluszkiem, stawiamy piętkę i robimy dużą pozę. Zamykamy rączkę do przodu i zamykamy piątą pozycję. W kolejnej części plié, wyciągamy nóżkę do boku, znowu paluszkiem przemieszczamy się, przechodzimy na nóżkę i zamykamy z przodu. I to samo robimy na lewą nogę. Kochani, dzisiejszy trening zakończymy.
Słońce jest dzisiaj straszne, spociłam się trochę, bo w samym słoneczku tutaj ćwiczę. Mam nadzieję, że za Waszymi oknami również piękna pogoda i mam nadzieję, że również żeście się zmęczyły. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za dzisiejszy trening i do zobaczenia niebawem na kolejnych. Tęsknię za Wami już bardzo, bardzo, bardzo. Buziaki!